wieki, czas daleki, czas niemały i świat cały nie słyszał. Wszystkie skarby, co są w niebie, wydał Panno Bóg dla ciebie. Jak bogata słońca szata, z gwiazd korona upleciona na głowie. Miesiąc swe ogniste rogi skłonił pod jej święte nogi. Gwiazdy wszystkie asystują, bo królowę w niebie czują nad sobą. Przez poważną Twą przyczynę niech nam Bóg odpuści winę. Uproś pokój, Panno Święta, bo bez mazy jest poczęta Maryja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Przeżywamy dzisiaj radosną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To wydarzenie przypomina nam spełnienie Bożej obietnicy. Od kiedy człowiek utracił raj, Pan Bóg przed tą utratą zapowiedział, że przyjdzie czas, że człowiek znów będzie mógł wrócić do tego miejsca za sprawą Odkupiciela. I Bóg spełnia swoją obietnicę. My dzisiaj to przypominamy, przeżywamy uroczyście, by Bogu za to dziękować. Dziękować za Matkę Najświętszą i za to, że Jezus Chrystus, Bóg, chciał stać się człowiekiem. Mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Tadeusza Chmielowca. Modlimy się dzisiaj w kolejnej, 25. mszy świętej gregoriańskiej i dzisiaj przez szczególne pośrednictwo Matki Bożej prosimy jej Syna, który stał się człowiekiem, by naszego brata obdarzył niebem. Przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi i Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Abchaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy wysoko w górze. Lecz Abchaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. A Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, Boże,
pełnić Twoją wolę. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenie ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy rzekł: oto idę w swoją księgę napisane o mnie, abym spełnił wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar darów i całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę wypełnić, spełnić Twoją wolę. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwała Tobie, Królu. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Izraela, a jego panowaniu nie będzie końca. No to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mówimy o zwiastowaniu, oczywiście, czyli źródło słów rdzeń jest wieść. Ostatnio dane nam było przeżyć od tłustego czwartku wieść o wojnie. No jaka jest reakcja? To nie anioł, bo teraz te media przynoszą. No pierwsza moja reakcja to była, że trzeba zatankować. Wziąć jakieś naczynia, bo normalna sprawa, trzeba będzie jeździć nie tylko dla przyjemności, ale i dla posługi. No i po zatankowaniu, po tego, no, pozostaje następna myśl. No może trochę coś do jedzenia, jakiś puszek kupić. No wojna to wojna. Teraz po miesiącu czasu wiemy, że
no sprawdza się, no ale się nie zaopatrzy ani w paliwo, ani w żywność na wieczność całą, bo sytuacja rozwija się. Media coś tam przekazują, ale jak wiemy, prawie to jest nic, bo istnieje obraz, który mi się kojarzy właśnie z tym, co było na Ziemi Świętej, miało miejsce, bo tutaj dokonał się ten wielki cud wcielenia Syna Bożego. Spełnienie tego, co i w liście do Hebrajczyków, właśnie tam, w Ziemi Świętej, dokonało się w zwiastowaniu i przyjęciu przez Marię Syn Boży, Jezus Chrystus, narodzi Syn, jedyny Zbawiciel świata. I kto Go przyjmie, w Jego imieniu jest zbawienie. W tej ziemi dokonał się cud, ale i jeden z ojców, założycieli państwa, które Izrael, Ben-Gurion, pierwszy prezydent, powiedział rzecz następującą, że no samo powstanie państwa, ale że w Izraelu trzeba być, wierzyć w cuda, żeby być realistą. Trzeba wierzyć w cuda, żeby być realistą. I dlatego była wojna, i to mi się kojarzy, która też miała taki charakter. W 1967 roku, a pamiętam, bo wtedy czytałem i gazety, już i telewizor mieliśmy, i radio, była wojna. Izrael z Egiptem. I nasze papugi propagandowe przez kolejne dni, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Nie wiadomo było, ile to będzie, ale tak było. Głosiły, jak to Egipcjanie biją Izrael. Na wszystkich frontach. Siódmego dnia ogłoszono zawieszenie broni, bo później będą pertraktacje, dopiero trakty będą podpisane przez Asada w 75 roku. Już pokój. Okazuje się, że wojska izraelskie są nad kanałem Suezkim. Nagle się okazało, że ci, którzy przegrywali, no zajęli cały Półwysep Synajski, są nad kanałem Suezkim. Tak nasze papugi propagandowe wtedy głosili. I nikt nie powiedział nic później słowa przepraszam, oszukiwaliśmy was. Po prostu śpiewali z takiego klucza, jaki był im nadany. Jak można, mając pamięć, w ten sposób patrzeć na to, co jest na świecie? No i rzeczywiście Ben-Gurion miał rację. Żeby no, w Izraelu być realistą, to znaczy wierzyć w cuda. Także jest to kontynuacja tego, co się dokonało. No, o którym roku, bo to jest historyczne wydarzenie, to nie jest mit zwiastowania. Sześć lat temu. Ale jeżeli ktoś nie będzie mówił, czy sobie uprości nieraz, też dla mnie jest, to chcę przytoczyć to, co mówi Szwajcar, doktor teologii Gerhard Libli. Są jego wykłady, odkryłem, teraz słucham, wspaniałe. Ponad 60 godzin o Ewangelii świętego Łukasza. Dopiero teraz mi się oczy otwierają. W Szwajcarii, bo żyje w Szwajcarii, bo mówi się, dlaczego Żydzi nie przyjęli Mesjasza. Mówi, nie jest tak źle. W Szwajcarii w Jezusa Chrystusa, czyli Zbawiciela, Syna Bożego, wierzy 3%. No zaraz można powiedzieć, no, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Zbawicielem. 3%. No ktoś może powiedzieć, no przesada, gdzież to? No może ktoś mieć taką wiarę, jakoś jak Einstein, który mówił, no patrzę na wszechświat, no musi być jakiś Bóg. To jest niemożliwe, żeby niektórzy tak samo. Nie, to jest różnica. To jest ogromna różnica. Trzeba powiedzieć, no jest jakieś siły, coś nad nami. Druga rzecz, no ja wiem, czy to jest. No może jest, no załóżmy, że jest. I się uspokaja. Nie.
Jezus Chrystus jako Zbawiciel świata, narodzony z Maryi Dziewicy, dlatego pięknie. I dojście do tego wymaga, ja przynajmniej teraz widzę, bo tu mamy perykopy tylko, trzeba wziąć całe Pismo Święte, no i mieć przewodnika, który prowadzi nas, bo sami tego nie dokonamy. Poznać to, co święty Hieronim powiedział. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, czyli Mesjasza, Zbawiciela, Salwatora. On powiedział, który zmarł w 422 roku po Chrystusie, w Betlejem tam będąc, na miejscu, w topografii. To nie jest mit. Chyba, że też, no nie wiem, w naszym nieszczęśliwym kraju ile procent jest tak naprawdę tego. Nikt nawet może nie chce tego badać, no bo po co? To jest jakieś takie niepokojące, aż tak mało nas jest. Ale może tym bardziej, przynależąc do tej mniejszości, trzeba powiedzieć, jest dana mi ta łaska i ja chcę poszukiwać, chcę wierzyć. Chcę wierzyć i przyjąć Jezusa Chrystusa jako mego Zbawiciela. No wielu może powiedzieć, nie mam na to czasu, nie mam ani czasu, ani atłasu, jak się mówiło dawniej. Często to jest atłasu brak już, no takiego wykończenia, bo każdy, skąd to się wzięło? Atłas to było wyścielanie jakiegoś takiego, no jeszcze muszę to puzderko swojego życia szykować, jeszcze mi brakuje atłasu, muszę to wykończyć i życie się skończy. Bez poznania. Tłumaczyło nas kiedyś to, bo rzeczywiście też należy do pokolenia, nie było Pisma Świętego, no nie było. Kiedy człowiek miał ten chłonny umysł, kiedy mógł, no nie było po prostu. No, taka była władza, taka było polecenie. Ale teraz obecnie, no będziemy chyba sądzeni wielu z zaniedbania, z grzechu zaniedbania. No i dramatem będzie, żeby nie poznać Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj przeżywamy, tak nam będzie dane, taki czas, wydaje mi się, dla mnie wzruszający, bo nie wiadomo, ile tu człowiek będzie, czy jeszcze w przyszłym roku się będzie na tej ziemi, ale no właśnie w tej kulcie Matki Bożej. Prosząc i dziękując, no niektórzy naganiają do takiego kultu pobożności maryjnej, najpierw zaczynając apokalipsa, koniec świata się dzieje. Mówię, no chyba nie o to chodzi, żeby strachem do miłości Matki Bożej kierować. Bójcie się, bo jak nie będzie tego, to chyba uważam bardziej do Matki Bożej może skłonić nas to, co jest zaufaniem, wiarą i prośbą, żebyśmy umieli też mieć tą wiarę, nadzieję, miłość. A nie lęk tego, że tu ziemska nasza egzystencja, tu katastrofa będzie. Nie, to nie jest takie istotne według mnie. Nie w ten sposób się napędzi, bo już wiele było kar bożych na tej ziemi i ludzie nic od potopu zaczynając, nic się, nic, a ludzie nie poprawili. Wyznamy naszą wiarę i na słowa i za sprawą Ducha Świętego na chwilę przyklękniemy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedwieczny Ojciec przez swego anioła zwiastował dzisiaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z radością i ufnością skierujmy do Niego wspólne prośby. Boże, wspieraj Ojca Świętego, duchowieństwo i osoby konsekrowane w promowaniu cywilizacji, miłości i życia. Ciebie prosimy. Boże, dawco wszelkiego dobra, spraw, aby stanowione prawo w naszej Ojczyźnie i na całym świecie podkreślało godność i szacunek dla każdego bez wyjątku życia człowieka. Ciebie prosimy. Boże, źródło życia, wynagradzaj obfitością swojej łaski wysiłki wszystkich ratujących ludzkie życie. Ciebie prosimy. Boże, który przyjmując ludzkie ciało stałeś się naszym bratem spraw, aby matki spodziewające się potomstwa z miłością przyjmowały poczęte życie. Ciebie prosimy. Boże, Tobie również polecamy sprawy tego świata. Szczególnie prosimy, abyś dał łaskę pokoju na Ukrainie, by jak najszybciej skończyła się wojna, by jak najszybciej skończył się czas, w którym odbiera się ludzkie życie. Błogosław, Panie, wszystkim, którzy o to się starają, ale prosimy, byś też obdarzył niebem tych, którzy zginęli w obronie swojej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Boże, polecamy Ci także naszych zmarłych. Modlimy się szczególnie za świętej pamięci Tadeusza Chmielowca. Prosimy, abyś obdarzył go darem przebywania z Tobą w niebie. Ciebie prosimy. Boże, napełnij też nasze serca swoją mocą i przygotuj je na ufne przyjmowanie Twojego słowa i Twojej świętej woli. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Wysłuchaj naszych modlitw i udzielaj nam swoich darów, o które ośmielamy się prosić przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi. Przyjmij Jego dary i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, że dla naszego zbawienia Twój Syn narodził się wśród ludzi. Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje słowo. Przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. On spełnił obietnice dane Izraelowi i objawił się narodom jako oczekiwany Zbawiciel. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną, ze świętym Andrzejem Bobolą, naszymi polskimi patronami,
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie. Thank you.
chramem Cię, wielbię Ciebie. Módlmy się. Boże, przez ten sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy, wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości przez Chrystusa Pana naszego. Słyszeliśmy w mediach, że dzisiaj o godzinie 17 papież Franciszek zawierzy sercu niepokalanej Rosję, Ukrainę i zaniesie modlitwę o to, aby tam nastał pokój. W naszej parafii dzisiaj my o 17:30 podczas Drogi Krzyżowej również będziemy prosić Boga, modlić się w tej intencji, potem o godzinie 18 we mszy świętej, a po mszy świętej, przed Najświętszym Sakramentem, za tym wzorem, przykładem papieża, również zawierzymy w takim specjalnym, przygotowanym tekście Rosję, Ukrainę, naszą Ojczyznę, niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Moi kochani, dzisiejszy dzień to rzeczywiście wielka radość. Po nie wiemy jakim czasie od grzechu pierworodnego aż do zwiastowania, ile tego czasu było, my nie wiemy. Może to były tysiące, może miliony lat, już nie wchodząc w szczegóły. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że w tym właśnie momencie Bóg spełnia po takim czasie swoją obietnicę, to rzeczywiście radość niesamowita. Niech nam towarzyszy dzisiaj ta radość połączona z wielkim dziękczynieniem za Bożą miłość do nas ludzi. Czynimy to na różne sposoby, świętując, przede wszystkim uczestnicząc we mszy świętej. Tak od strony tej duchowej towarzyszy nam ta treść dzisiejszego dnia. Maria stała się matką, Bóg stał się człowiekiem, już takim malutkim, tym pierwszodniowym dopiero. Matki wiedzą dobrze, o co tu wszystkim, w tym wszystkim chodzi. Ale także, żebyśmy jako ludzie, poprzez piękne ubranie, panie się pięknie pewnie dzisiaj umalowały, może jakiś uroczysty posiłek uda się zorganizować, kto nie musi pracować. Moi kochani, chodzi o tą atmosferę, żebyśmy dzisiaj rzeczywiście pięknie świętowali, w tym wszystkim Bogu dziękując za Jego wcielenie. Życzę dobrego dnia, tych duchowych przeżyć, takiego wzmocnienia duchowego i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie Świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, chod jej spiesz się nieść. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, chod jej spiesz się nieść. Ten, co stworzył świat wspaniały, w niej swą matkę czcił. Jego ręce piastowały, gdy dziecięciem był. Jego ręce piastowały, gdy dziecięciem był. Dziadki lube, jeśli chcecie błogi żywot wieść,
Dajcie jako Jezus Dziecię Pannie Świętej cześć. Dajcie jako Jezus Dziecię Pannie Świętej cześć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.